Siema, z tej strony Wezif. Jeszcze tak przed filmem zapraszam was na mojego Instagrama Wezify, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, ponieważ 1000 łapek w górę jest to kolejny tego typu film. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite, jeśli chcecie mnie wesprzeć, byłoby to naprawdę, naprawdę mega pomocne. Zapraszam również do wpisywania w komentarzu słowa podkładka, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz o treści podkładka serduszkuje. Pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędów. Ja to wszystko robię na osobnych trybach w celach rozrywkowych i nie otrzymuję z tego żadnej korzyści. No a teraz zapraszam już do filmu. O, siema widzowie. Generalnie to pierwszy błąd wykonujemy na trybie kreatywnym. Także dobra, lecimy właśnie na tryb kreatywny i pierwszy błąd będzie mega, mega zabawny. A mianowicie będzie nam dawał to, że każdy będzie miał jednego FPS-a oraz wyrzuci serwer. Dosłownie nam wyrzuci serwer z trybu kreatywnego i nas wywali do lobby. W sensie sami zaraz zobaczycie, jakie to jest potężne i jakie to jest epickie. No i naprawdę błąd jest naprawdę, naprawdę mega, mega śmieszny, mega zabawny. No i dobra, generalnie tutaj mamy właśnie mapkę naszą, ale no to nie chcemy naszej mapki, tylko musimy wczytać kod. A mianowicie kod jest taki, czyli 86, 49, 98, 59 oraz 34, 95. No jest to crash mapka tak zwana, która spowoduje to, że będziemy mieli jednego FPS-a, a dodatkowo wyrzuci po prostu cały serwer trybu kreatywnego. W sensie, ja dosłownie teraz mówię prawdę, wyrzuci cały serwer, wyrzuci nas do lobby. W sumie sami zaraz zobaczycie, także wchodzimy sobie na tę mapkę. No jeden, co teraz musimy zrobić, no to po prostu rozpocząć grę. No i mamy tutaj taki przycisk, jak widzicie. Jest tutaj taki ogromny przycisk. No i powiem tak, jeśli chcecie mieć normalne FPS-y, no to ja polecam nie klikać tego przycisku. No i co, no możemy kliknąć przycisk, także widzowie na 3-4 klikamy. 3-4. A, trzeba przytrzymać, no tak. No i generalnie, to jak już widzicie, prawy górny róg mam po 1 FPS. W sensie dosłownie mam po 1 FPS. No, widzowie, jest średnio 10 FPS-ów i się nie mogę ruszyć. Dosłownie klikam spację teraz. Jak się odwrócę, to mam chyba lepsze FPS-y. Trochę mam po 30, teraz mam po 5 jakieś. Także generalnie naprawdę błąd jest mega zabawny. No, co jest? Halo? Nie mogę nic zrobić, nie mogę się poruszyć w prawo, w lewo. Nie mogę dosłownie nic zrobić, widzowie, w tym momencie. Także już na pewno serwer nie ma się zbyt dobrze. Ale zobaczymy, czy nas wyrzuci. Znowu coś tam się dzieje. O, co się dzieje? Co jest? A jak pójdę w całe centrum, to co? To był zły pomysł. To był fatalny pomysł. Mam 3 FPS-y. 2 FPS-y, widzowie. Mam dosłownie 2 FPS-y. Wyjdźmy z centrum, wyjdźmy z centrum, wyjdźmy z centrum. Także naprawdę, naprawdę mega zabawny błąd. No a teraz myślę, że jak najbardziej możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, widzowie, a więc generalnie teraz przedstawię wam mapkę na cheatowanie. W sensie dosłownie możecie cheatować dzięki tej mapce. Jest to naprawdę, naprawdę mega, mega fajny błąd. Także również musimy wejść sobie na tryb kreatywny. Także dobra, już się widzimy na trybie kreatywnym. Dobra widzowie, a więc mamy już kodzik skopiowany. No i tutaj mamy mapkę generalnie na cheaty. Jest to mapka 2206 5531 2491. Jest to naprawdę, naprawdę mega śmieszna mapka. No i w sumie sami zaraz zobaczycie, jak ona cała działa. A działa naprawdę, naprawdę epicko, ponieważ no jest to błąd po prostu na cheaty. W sumie sami zaraz zobaczycie, także musi nam się wczytać ta mapka. No i generalnie jest to błąd na zadawanie większej ilości HP, ale w sumie też wiele innych rzeczy tutaj jest, z tego co pamiętam, albo nie, nie pamiętam w sumie. Nie wiem, czy to jest tylko większa ilość HP, czy po prostu jest więcej. Na pewno wiem, że jest to o tyle fajne, że są to Zone Warsy 4, także mało jest takich mapek na cheaty z Zone Warsami 4, więc to jest naprawdę, naprawdę mega, mega fajna mapka. No i dobra, przechodzimy sobie tutaj i tutaj było pomieszczenie, z tego co pamiętam. O nie, nie tutaj. Albo tutaj gdzieś, nie pamiętam w którym rogu to było. Halo, gdzie to jest? Gdzie było to przejście? Naprawdę to nie działa? Przecież, no widzicie, tam jest to pomieszczenie. Dobra, wiecie co widzowie, najprawdopodobniej jest to moja wina. Ale, no nie wiem, macie nagranie generalnie, ktoś tam wchodzi. No i po prostu można zadawać poczwórne HP, nie wiem czemu ja teraz nie mogę wejść. Bo tutaj na pewno się da wejść, bo tutaj mamy to pomieszczenie. I to pomieszczenie jest właśnie od cheatów. Także nie rozumiem, czemu generalnie ja nie mogłem wejść tam. Może się po prostu w złym teamie zrespiłem, czy coś takiego. Nie wiem, no ale generalnie normalnie to działa, także naprawdę myślę, że mega, mega fajna mapka.
No i myślę, że był naprawdę mega, mega fajny, mimo że mi nie wyszedł, to no nie wiem, czemu tam mnie nie chciało za bardzo przeteleportować. Normalnie przeteleportowuję innych, także spokojnie widzowie, was również powinno tam przeteleportować. A jeśli nie będzie się dało, no to ewidentnie coś zostało popsute, ale no dosłownie nagranie jeszcze z dzisiaj znalazłem, gdzie komuś to działa, także no naprawdę nie wiem czemu mnie teraz nie przeteleportowało. Prawdopodobnie błąd jest, w sensie, no coś jest z mojej winy, nie tak? Ale generalnie mamy wtedy poczwórne HP, potem mamy właśnie Shadowka, aby nie było widać tego, że mamy właśnie poczwórne zadawanie HP. No i naprawdę błąd jest mega, mega zabawny. No a teraz myślę, że jak najbardziej możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie możliwe, że to nie jest za bardzo błąd, ale jest to ciekawy update. Ponieważ pamiętacie tego vana, który był po prostu zbugowany i nie dało się respić z waszych znajomych? No to generalnie dosyć śmieszna sprawa, ale pomimo wszystkiego, no to generalnie może to już nie działać, ale na moment nagrywania tego odcinka, ten błąd, który no z pozoru jest taki łatwy do naprawienia, już z tego co wiem, no to drugi tydzień się trzyma. Także generalnie, no to, no nie wiem, jak wy widzicie to nagranie, ponieważ jest to nagrane trochę na zapas, no to możliwe, że już to nie działa, ale cały czas ten błąd działa i jakby zaliczę to jako Fortnite błędy, po prostu jako trzeci błąd, ponieważ no to jest dla mnie niesamowite, że ten błąd cały czas działa. No po prostu jest to dla mnie naprawdę, widzowie, mega niesamowite, no ale naprawdę, w sensie, bo to działa w ten sposób, widzowie, że mamy tam oczywiście takie Lambo, które się respi w tym vanie. No i jak pojedziemy delikatnie do tyłu, to jesteśmy w środku vana. No i wszystko fajnie, ale nagle ten van znika. I w tym momencie, no to nie możecie zrespić nawet swoich kolegów, no bo po prostu tam nie ma vana, on znika, on sobie bierze i znika i go nikt tam nigdy nie widział, po prostu słuch po nim po prostu do nieba, nieba, widzowie. Także generalnie, no to naprawdę jest to mega, mega zabawny błąd moim zdaniem. No i myślę, że zasługiwał, aby się znaleźć jednak w tym odcinku, mimo że już go wam kiedyś pokazywałem, ponieważ update do tego, że to dalej działa, myślę, że był dosyć ważny. No i naprawdę myślę, że naprawdę, naprawdę mega fajny błąd. A jeśli już oczywiście będę z wami żegnał, także co, zapraszam już oczywiście do lobby. Dobra, a więc to by było już na tyle w tym filmie, także co? Ja się już oczywiście będę z wami żegnał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, zapraszamy na mojego Instagrama, łazifyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę jest to kolejny odcinek z serii Fortnite błędy. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif. W sklepie w Fortnite byłoby naprawdę mega, mega miło, jeśli byście użyli tego kodu. Zapraszam również do mojego Instagrama Wezifyty, zapraszam do wpisywania w komentarzu słowa podkładka, a ja wam wtedy przypnę serduszko, także każdy komentarz o treści podkładka serduszkuje. Zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ niedługo tam się pojawi nowy epicki film, także serio myślę, że warto oczekiwać, ponieważ film serio będzie mega dobry, a jeśli już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!